Halo, halo, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dobry. Panowie. Znaczy, opłaciliście już my to? Mi się coś nie wydaje. No właśnie. Nie widziałem tutaj myta opłaconego. Dziękuję bardzo. My to sobie pobrałem. Ty, pszczółko! Patrzcie. Pszczoła spróbowała mi zabrać myto, no. Po prostu, no, to nie godzi się. No nie godzi się tak. Znaczy, mamy kolejną pszczółkę. Widzicie, dobrze, że tutaj poszedłem, bo normalnie biedni kupcy nie mieliby jak zapłacić myta. Nie mieliby komu zapłacić myta. No. Masakra. Dobrze. Udajemy się, moi drodzy, teraz do gildii bohaterów. Rozdać expa. I idziemy dalej z wątkiem głównym, myślę. Myślę, że przed areną sobie siądzie. A, brak start misji. Aha, bo już chyba ją wziąłem. Dobrze. Możemy sobie rozwinąć. Co my możemy sobie rozwinąć? Chciałem sobie rozwijać kulę ognia. Magiczną moc może bym sobie rozwinął. O. Jeszcze raz mogę ją rozwinąć. Rozwińmy. Opanowałem do maksa, dobrze. Mocarne pchnięcie. Nie, bym chciał coś bardziej widowiskowego. Dobrze, weźmy kulę. Podpalenie weźmy. Jeszcze raz mogę? Nie, to jeszcze raz użyję. Dobrze, brakuje mi już dużo, żeby to użyć. Tu nie mogę nic zrobić, tu mogę dużo użyć. Ale z tym sobie jeszcze poczekam. Dobrze, teraz by się przydało mi zrobić to tak, żebym sobie magię, przerzuciłbym sobie to na przykład, wiecie co, przerzuciłbym sobie tak, tutaj bym dał kurczaka, tutaj bym dał to, ale może nie, może inaczej, tak bym zrobił, a to bym zostawił pod czwórką, to bym zostawił tak, to bym zostawił w ten sposób. Co wy na to? Albo w ten sposób. O. Proszę. I tutaj w razie czego to sobie mogę to poklikać. No. A to sobie możemy zrzucić. Będziemy mieli dwie lampki. Czekaj, ja tu nie mam. Nie mam podwójnego strzału. Nie mam healowanka. To możemy healowanko dać tutaj. A propos healowanka, to ile ja mam potionów? To też jest ważne. Eliksiry woli. Eliksirów woli troszeczkę mam. The Guild Master is here. The Guild Master is here. No to sobie. Czekaj, strój. Tak, rękawice zabójcy. No i teraz mamy cały zestaw. Pięknie, dobra. To sobie możemy wziąć, a to mi już nie jest konieczne. Marchewkę. Marchewkę możemy ogarnąć. Dlatego, moi drodzy, dlaczego możemy sobie ogarnąć marchewkę? Bo marchewka. O ile dobrze pamiętam, zjedzmy sobie jedną marcheweczkę na próbę. Zwykłą marchewkę. Tak, marchewka dawała nam punkty właśnie tego. Zręczności. Więc marcheweczkę sobie możemy ogarniać. Tak, co ty panie kolego masz? Żywność i towary. Czerwone mięso, beczka piwa, piwo. Szarlotka, nie. No nie masz nic specjalnego. Ej, ale czekajcie, mamy tak, ile mamy tych grzybów? Mamy jeden od babki z pikniku. Mamy jeden, co żem zabrał gościowi. Jednego grzyba tutaj z lasów gildii i jednego tego. Czyli tego questa możemy oddać tak naprawdę. Co? Oj! Proszę ci bardzo. No dobra. To co, to możemy się udawać? Czy jakieś jeszcze przechwałki mogę zrobić? Bo nie wiem, nie pamiętam, czy ja brałem przechwałki do tej misji? Sprawdźmy to sobie. Swoją drogą, to mogę sobie zrobić jeszcze jedną rzecz, ale to zrobię na początku następnej misji. Aha, nie mam. Znaczy na początku następnego odcinka sobie zrobimy całą świątynię z Korma. Bo jeśli jeszcze dwa razy zrzucimy im tam tych gostków i dostaniemy najwyższy właśnie ten wymiar nagrody, to odmłodzimy się i będziemy mieli. Rumor has it that somewhere in Witchwood there is a sword that only a true hero can acquire.
Tak, bo on właśnie mówi o mieczu w skale. There is a temple in Witchwood that is supposed to give spiritual strength. Tak. I mówi o świątyni of Avo, w której możemy składać hajs za to, żeby dostać Palantinusa, tytuł Paladyna i też się odmłodzić. A, i nie powiedziałem o najważniejszym, że właśnie oprócz tego odmłodzenia się, to dostajemy tytuł Nekromanty, a tytuł Nekromanty to ja bym chciał. Tytuł Nekromanty brzmi dumnie. Jesteśmy w lesie wiedźmy. Mamy kamiennego trolla. Dzień dobry, panie kolego. Okej, okay, a ile ci to zada? Czekaj, ile mu to zadało? 225. A ile mu to zadało? 45. A hity mu pewnie będę zadawał po 200, co? Nie, po 60. Zabijmy cię z magii, bo i tak magii najwięcej potrzebuję. Ej, ale wydawało mi się, że więcej tej magii mogę mieć. Już tylko tyle. Dobrze, no nie szkodzi. Damy sobie radę z tobą, kolego. Damy radę. Jesteśmy ponad stadem. Damy tobie radę. Już tylko chwilę. Nami tylko killer. Wiem co za ile. Są czasem takie chwile, że się nie myję. Cały czas. A nie, nie leci już. Dobrze, tutaj pewnie no, szafir albo jakiś szwal. Zawsze pamiętam, że z nich właśnie zrobią takie rzeczy. A tu mamy eliksir wieków woli i jakąś książeczkę zebrałem. A i możemy jeszcze tu iść po coś. Nie wiem co konkretnie, ale po coś. Aha, tu jest. Kula mocy z Dragon Balla sobie przypłynęła. I tu nic nie ma. No tu nie możemy się przedostać. A czy tutaj możemy się przedostać? Nie. Tutaj nic nie ma. Dobra, no to co? No nie jest to tak potężny czar. Właśnie to podpalenie fajnie wygląda na tej animacji. Mimo, że taki wiecie, kmara. Taki wielki okrąg tego ognia. No ale jest tu słabo z tym, nie? Dobrze, możemy sobie połowić. Pewnie. Moczenie kija zawsze uspokaja moczenie kija. A? Czy was też uspokaja moczenie kija? Moczenie kija, a nie moczenie. Jak ja to mówiłem? Nie wiem, jakoś dziwnie. Dobra, nieważne. Halo, halo, halo. Spokojnie, spokojnie, rybko. Essa, taki wariat to raz, dwa taką rybcie opieprzy. Dobrze, co tu mamy? Srebrny klucz, no i pięknie. Dobra, co ty tu kolega chce, że dobra? Nawet w świątyni Avo nie znają twojego imienia, co? Aaa, spokojnie. Aha, jeśli nie będę znał jego imienia, to chyba napadną mnie ci. Wilkołaki. Wielki młot obsydianowy. Nie, i tak mam. Moja broń jest nad tym. H-D-I-S-S-T-I-S. No to chyba nie to. Ale nic ten. Nic mnie nie zaatakowało. Ciekawe. Już byłem przekonany, że atakują nas. Rękawice z kolczugi. A to ja chyba mam jakieś rękawice z kolczugi. Dobrze. S. I. T. Czyli mamy H. On się nazywa bodajże Hits. Uderzaj głazy. Hits. Hit z głazy. No, i znaleźliśmy pana archeologa. To wchodzimy. Co my tu mamy?
Pieczara w lesie wiedźm. O! So, you found me. That's just grand. If you can find me, so can they. I should never have started studying the focus sites. But how was I to know Jack was interested in them too? Yes, Jack of Blades. Look, I have no time to explain. You can read my journal if you want. I don't want it anymore. Now, if you'll excuse me, I'll be off. It's not safe for me here anymore. Thanks to you. Dobra, stary, tu jest ta skrzynka z 15, za 15 kluczy. Chciałem ci tylko pomóc. Co ja miałem biedny zrobić? Ale Jack of Blades nie brzmi tak dobrze. The archaeologist is alive. That's good. Thanks to you, I'm sure we can keep him safe. You should return to the guild now. There's an important quest card waiting for you. It seems Knothole Glade is in some trouble. Okej, spokojnie. Check the guild for more quests. Maze nam każe wrócić. Ale może chodźmy sobie dalej, co? Co my tu mamy? Tu mamy świątynię Awo. W świątyni Awo co prawda nie będę składać tej ofiary jeszcze. Bo pierwsze chcę założyć w świątyni Skorma. Ile ja mam lat? Bo już mam siwe włosy. 48. W sumie to może powinienem odwiedzić jakiegoś fryzjera. Tutaj mamy tutaj... Tak, mamy kolejnego siemeczka. A, muszę sobie rękawice ubrać. Czemu nikt mi nie powiedział? Ubieraj, stary. Strój. O. Świetlany strój z kolczugi. Fajnie. Ładnie wygląda. Ale ja chcę strój zabójcy. Tak. Musimy troszeczkę się odpaślić. Tak, tu jest Temple of Lights. Ale mnie to nie kręci jeszcze. Tutaj mamy... Miecz w skale. So, have you heard the legend of this sword? A knight of the old kingdom called Hugh wielded a sword like no other. It was a giant. The sword cut through monsters, people and demons, like parchment. It possessed power, power that mortals could not control. Dying, Hugh thrust it into the living rock, from which it could never be removed. Legend says that only somebody as strong as Hugh the Giant can remove it. Perhaps it's just an old wives' tale. Perhaps it's a fake. Okej. Spróbujmy, no wyciągnijmy ten mieczyk. Chociaż ja siły to mam chyba jeden punkcik, nie? Good luck. Give it all you've got. That Hugh sure knew what he was doing. Better luck when you try next. Tacyście są śmieszkowie, co? Teleportujmy się do gildii. To jest fajne, jak się teleportujemy właśnie z tego miejsca, że dokładnie w to samo miejsce wrócimy. Dobrze. Możemy sobie wziąć biały wilkołak. O! Dobrze, dobra, weźmiemy ten przepałki, tylko ja chcę sobie tak, budowę ciała. No, halo, budowę ciała. Budowę ciała. Budowę ciała. Budowę ciała. Jeszcze bardziej już będzie ciężko. Ale nagle się zrobiłem chyba dopakowany tak mocno. Weźmy sobie to. Myślałem, że będę mógł nas na odbuły walnąć tą. Biały wilkołak. Bez draśnięcia. Proszę bardzo. Zrobię to bez draśnięcia, panowie. Mam nadzieję, że mi się uda. Dobrze. O nie! Aha, bo nie chcę tu. A, bo z racji, że przeszedłem przez lokację i się teleportłem niejako, to mnie to wysadziło z tego. No dobra. O, bandycie. Cześć, panowie. Jak się bawicie? Moi drodzy, moje robaczki,
Dobra, pomachajmy teraz troszeczkę mieczem. Przydałoby mi się pójść troszeczkę w tego. W... jak to się nazywa? W prędkość. Bo ona zdecydowanie przyspiesza nam tłuczenie ich. Ale patrzcie, 306 obrażeń wydaje. Teraz jestem dużo silniejszy. Znaczy dalej jestem spaślakiem. Tak? Jestem spaślak, czy jak jestem? Spaślak. No, niestety. Miejmy nadzieję, że to minie. Nie, muszę czytać, jak się tutaj go pozbyć. Bycia spaślakiem. Tak, porabijajmy sobie może właśnie punkciki pod siłę. Jak nie zdobędziemy tego miecza, to też się nie stanie, nie? Ale chciałbym to zrobić. Tak czy tak, i tak musimy tędy iść. No, proszę. Bo mamy do zdobycia tego. Znaczy do pokonania tego wilkołaczka, nie? Więc tak czy tak musimy tędy iść. Aż do Sękowej Polany bodajże. Łazy w lesie wiedźmy. Tutaj też przeciwnicy. No ja proszę, jak przykro. Znaczy przykro. A co to? Feels like we've been stuck here. Sure is boring. I'm always in your service, yeah? Keep your eyes peeled for easy picking. Dlaczego? Co tu się ten? Kim wy jesteście? Dlaczego wy tak mogliście mnie zagadać? Jesteście bandytami. Siema. Pewnie, że pomogę ci pobić tego bogatego kupca. Aha, bo to zasadzka jest. Pewnie, że I forgive you. Proszę bardzo. Wy na mnie się zasadziliście? Tacy z was strażnicy? Tacyście są, co? No dobrze. Proszę, proszę. Proszę bardzo. A ciekawe co, jakbym miał dobrą karmę. Czy bym tutaj dostał tego, że oj, weź choć uratuj, by to byli bandyci? Tak szczerze mnie to ciekawi. Ja ostatnie wszystkie moje przejścia w Fable wyglądają właśnie w ten sposób, że jestem zły na początku. Więc ciężko mi teraz powiedzieć. Jezioro w lesie wjedziemy, tu jest ta świątynka, tutaj mamy tego. No zobaczymy. Mamy mocno wyekspioną siłę. Może się nam to uda. Kolego, możesz się odwalić? Stary! No jest dead! Dobrze, czy nam się to uda? Chyba się nie uda, bo cutscenka jest wtedy troszeczkę inna. Go on, you can do it! Czy you can do it? Oh no, that's a shame. Sword stays. No jednak nie. Czyli okłamano mnie. Musimy, bo ja sobie dodałem co najmniej z 5 leveli nagle, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No to właśnie. Ale dobrze, to bijemy sobie tego. Rozwinę jeszcze odporność. Spokojnie. Mamy co robić. Ale czykolwiek chciałbym z tym mieczem, bo też fenomenalnie wygląda. To trzeba mu przyznać, nie? Chciałbym z tym mieczem pójść na arenę. A co za niedługo się wydarzy właśnie? Wąsy mocy mamy, co to? Jest zaś jakaś kapliczka skórna? O, tofu zebrałem, jak fantastycznie. Cześć panowie, czy wy macie może jakieś te fryzurki? Nie bójcie się, chcę coś kupić. Eliksir woli. Szarlotka, marchewki. To marchewki wam kupię. A resztę to tego odpuszczę. No. Jesteś który? Kup 9. Zacznę z Namichę. To mam. Styl młodzieżowy. Łysy. No to możemy wziąć. Aha. To od razu już jest ten. Dobra, to weź ten zacznę z Namichę.
Broda w stylu baleniego steku, standardowa broda. Broda lumpa. Standardową brodę sobie weźmy. I włosy w stylu... wąsy w stylu kupieckim. A wąsy mocy to są jakie? A takie. A tak troszeczkę średnio widać. Kolego! Czy wy śmiecie? O, panowie. Ty śmiałeś uciec ode mnie. Dziękuję. Żeby nie było pozoru, że kogoś tutaj zabiłem. Ojoj. To lepiej, żeby ginęli wszyscy, niż nikt. Prawda? O, czekoladki jeszcze zebrałem. Widzicie? Mogłem tego kupca na początku gry zaciukać, to wtedy bym też właśnie dostał czekoladki. A nie, musiałem mu zapłacić, kurde. 4 sztuki złota. 4 czy 3? 3 chyba chciał. Menda wystąpiła ode mnie. To co? Dobra, tu mamy na pewno coś. Więc sobie wyłowmy to coś. No, dawaj. Oj, prawie mi żyłka pękła. Ej, bo ja tak się w sumie super bawię, ale w sumie to nic nie zrobiłem w tym odcinku. Cholera! Jeszcze mi żyłka pękła. Fajnie by było zrobić tego questa z tym wilkołakiem. Czy w 14 minut się nam to uda? No, możliwe. Fajnie by było. No, halo, dawaj. Jestem przygotowany z moimi szybkimi palcami. Moimi Magic Fingers, jak to było w The Binding of Isaacs. Isaac też był super grą, kurde, mam tam chyba ponad 400 godzin, a... No w tych ostatnich dodatkach to chyba połowę tego mam, nie? Połowę progresu. Challenge wszystkich nie porobiłem, ach, masę rzeczy tam. Ale to ja też tak przed wami to grałem, to... Jak ktoś grał, albo lubi... Jak one się nazywają? Nie Souls-like, tylko Rogue-like. Naprawdę, Isaac jest fenomenalną grą. Tani jak cholera teraz z tymi wszystkimi dodatkami. Znaczy, tani. W przeliczeniu na to, że skończenie tej gry wszystkimi postaciami na wszystkie możliwe... Znaczy, zrobienie wszystkiego w tej grze, o, powiedzmy. Maksowanie jej. Raz. Nie trzy razy. No to jest, nie wiem, to jest 400 godzin trzeba? A naprawdę, rozgrywka jest fenomenalna. Ja polecam. O, proszę. O, pięknie. I hedzik za 500. Znaczy, wy... wyliczycie w tego, co? Nie zginiecie, bo was uratuje. Spokojnie. Spokojnie. Proszę się nie bać. Ej, kolego! Nie życzę sobie takiego traktowania ludzi, którzy są pod moją opieką, okej? Okay? I don't wanna die! To, nie wiem, nie trzeba było iść do lasu wieczorem, no! Macie mroczny las i o! Ojejku, no co się mogło złego stać? I guess it's safe to let you in now, but hurry up. There could be more of them out there. Otwieraj, stary, a nie. O, jest i burmistrz. Jest pomniczek. Całkiem ciekawy. Bloody Balverines. In all my years as chief, I've never seen anything like it. We might have had a chance, but these damn things follow a white Balverine. It comes into our village and kills whoever it wants. I can hear something now. It must be attacking the warehouses at the bottom of that hill. Dobra, to idziemy go natłuc. Na pyrkę z nim. Proszę. Oj. No ciosy nie zadają mu obrażeń. Z jakiegoś względu.
That thing's skin is too tough, even for you. We had a great hunter in Knothole Glade once. He died fighting the last white Balverine. His wife still lives in one of the houses up at the top of the hill. If anyone knows how to hurt that bloody thing, it'll be her. Dobra, ale ciekawi mnie. Ej, tu była paczuszka. No i cóż, i dupa. Wiesz co, to jest karczma. Bardzo, z Bartem nie chcę gadać. I w ogóle za mną się taki czerwony ślad unosi. Fajne. Czy tu jest chata, którą mogę wynająć? Nie. O! Kolego! Proszę, ostrożnie! Nie atakujemy takich jak ja! Już, znikaj! No. Gdyby mi to ostatni raz było. Damn thing was just waiting for you. How could it know where we were going? He was here again, wasn't he? I didn't want to hurt him, but this time, he's gone too far. What the blazes are you talking about? The white Balverine. It's my husband. Or it was, once. He was bitten by the Balverine he killed. And slowly, he turned into the creature he hunted for so long. For a while he could control himself, but anything that was left of my husband is dead now. That's the town horn. It must be attacking again. My husband used silver weapons to hunt the last white Balverine. Please take this. End his pain. No wreszcie mogę zostać wiedźminem. Mam białe włosy. Nikt mnie nie lubi. Zabijam potwory. Wiedźmin jak się patrzy. A, no i trenowała mnie jakaś dziwna sekta, nie? A wy to chyba uciekacie, a nie bijecie go, co? Dobra, zmykaj. Gościu, zostaw go. That Balverine will think twice before attacking us again. We've got it on the run. We can hurt it. We can kill it. Fox say it lives by Witchwood Lake. Come back with its pelt, and I'll reward you. Dobra. Idę. O, tu są też fajne demonzdorsy, które trzeba walnąć za jak największego hita z łuku. Łuk z korma jest do tego świetny, natomiast nie wiem, czy nie wymaga to jeszcze wbicia większego levela w precyzji. Ale to spokojnie, spokojnie. No dobra, mamy wilkołaczka, to sobie idziemy na niego. Panie wilkołaku, cip 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 cip. Panie wilkołaku, cip 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 cip. Szanowny wilkołaku, cip 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 cip. O proszę, 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 panie wilkołaku. Który to już raz? O, a podatki były zapłacone? Od zwierzyny? Od polowania było płacone? Nie było płacone. Proszę, kolejne wilkołaki. No, no, no. Co ty myślisz, kolego? Nie tańczysz z frajerem, kolego. Nie tańczysz z frajerem, wiesz? Musisz o tym wiedzieć. A jeśli nie wiesz, to już wiesz. Ej! Halo! A, mam to na tarczy. Przez chwilę nie miałem. Dobrze, weźmy sobie tego. No, co jest? A, on znowu wyje. A, ten nie zginął? Nie. Teraz zginął. O, teraz mamy ich dwóch. Halo! Panowie, wychodzić z tej wody. Woda wam nie służy. Proszę, już. Chop, chop. Panowie. Uczymy cię tym, żeby sobie wbić ostatni poziom budowy ciała. Myślę, że budowa ciała na ostatnim poziomie powinna chyba nam pozwolić wyciągnąć tego profesora. Tak się nazywa ta broń w skale. A jeśli nie... Łeb wilkołaka. A jeśli nie pozwoli, to musimy wbić inne zdolności. W każdym razie, no... jak nie, to ja sobie troszeczkę może poparmię przed następnym odcinkiem. Albo strał to pies.
ułatwiajmy sobie aż tak gry. Ale chciałbym, nie? W sensie, nie że chcę sobie ułatwiać, tylko po prostu podoba mi się ta broń wizualnie. A na tym się już napatrzyliśmy, nie? Myślę, że 1/4 gry w jednej broni to jest odpowiedni moment. Później będziemy mieć właśnie chodzić sobie w tym prekursorze. Cześć kolego. Później przyjdzie czas na ten Uzeavo. Ewentualnie na Wielki Nurt Solus. W sumie mogę w Solusie chodzić, a potem w Uzeavo do samego końca, nie? No, możemy tak zrobić. Dobra. A tak swoją drogą to z latami, to ja miałem rację. Bo to jest za wygrywanie minigierek. We heard the howling and feared the worst, but it looks like you triumphed over the beast. A hero of your stature deserves the glory of fighting in the arena. Your nomination should be waiting for you when you return to the guild. Oh, and speaking of the guild, they sent this letter for you from your sister. Interesting. I hope it's good news. Zaraz się przekonamy. Okej, okay, dostaliśmy więcej kaski, więcej expa. Super. Check the guild for more quests. Check the guild. Czy ty coś masz tutaj ciekawego dla mnie, kolego? Mroczny szyszak. Mroczne rękawice wieśniaka, mroczne rękawice płytowe, mroczne rękawice użytkownika woli. O, właśnie. To bym z chęcią chciał. Czemu ty tu masz wszystko mroczne? Ale sobie założymy taki mroczny zestawik. Świetlane getry płytowe, mroczna szata woli, spodnie strażnika. To mi akurat nie jest potrzebne, bo to i tak dostanę. To nie potrzeba tego kupować, nie? Aczkolwiek, jak widzicie, te rzeczy strażników są rozsiane po różnych handlarzach, nie? Co tu mogę kupić? Mocy piorunów, mocy płomieni, ostrości. A broń? Co ty masz za broń? Katana mistrzów, wciąż słabsza. O, wielki miecz mistrzów. O, to jest lepszy broń. Ale nie potrzebuję tego. O, taki łażysta. Otwórzmy sobie jeszcze tę skrzyneczkę. Możemy sobie tatuaże jakieś porobić, tylko że tatuaże... O, 1000 sztuk złota, fajnie. Co ty masz? Tatuaż mocznego wiru. Szaleją. Okej, okay, to zróbmy sobie takiego. Na opatce z Harion. Oczy z Korma, o! Tatuaż na twarzy, z wybrzeża Haków. Tatuaż na twarzy. Tatuaż kordonów z gryfonitów do tego, trującej pajczyny, to sobie tatuujmy. Tatuaż wycia, do straszności. To chyba będzie pasować, co? Załóżmy sobie nasz ten zestawik. Mroczną zbroję płytową, świetlana strój płytowo, strój zabójcy, strój użytkownika woli, strój mrocznego wieśniaka, pełen strój mrocznego wieśniaka. Zapewnia częściową ochronę przed zaklęciami. Ok, to sobie to załóżmy. O, proszę. Oj, wyglądam naprawdę jak taki stary nekromanta po prostu. Przeczytajmy sobie jeszcze książkę od naszej siostry. Dziennik. Księgi. Listeres. Kochany bracie, zawsze wiedziałam, że jesteśmy wyjątkowi, a obecnie znalazłam na to dowód. Księga ta opowiada o rodzie wywodzącym się ze Starego Królestwa i jego powiązaniu z mieczem o mocy władania światem. O rodzie, do którego należała nasza matka, jestem tego pewna, którego częścią jesteśmy my. Być może zrozumiesz to lepiej niż ja. Mówię do tych kart, ale one milczą. Teresa. I tu mamy jeszcze Gildia Zerosów. Gdzieś była... Nie ma? Mi się wydawało, że dostałem. No, to może nie dostałem. Mamy wymaksowany charakter na minus. Słynny użytkownik woli, znany jako awatar. No, to w sumie... Rywalizujący bohaterowie jeden? Kogo ja takiego zabiłem? Przecież szef żyje.
Dobra, no i miejmy sobie tutaj chatę, znaczy kupmy. Bo to trzeba mieć, nie? Szanujmy się, trzeba mieć chatę. I co? Ja wam dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Jeśli się podobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie mój kanał. Ja byłem Mateusz, wy byliście wy. To nie było GTA. Ja nie chcę mieszkać w tym zamku. Tylko to było Fable. Zapomniane opowieści. Albo The Lost Chapters, jak kto woli. Widzimy się. Dobra, czy tutaj coś jest? Skrzynka! No proszę. Buty z kolczuki, no proszę. No. Więc co? Trzymajcie się i pa pa!